Dlaczego mówię nie oficjalne wysłuchanie publiczne? Dlatego, że oficjalne wysłuchanie publiczne nigdy się nie odbędzie w tym Sejmie, bowiem partia władza tego nie chce. A jednocześnie my nie pozwolimy na to, żeby w naszych sprawach ktoś podejmował decyzję bez pytania. Proszę Państwa, przybyło nas bardzo dużo i chciałbym przywitać krótko kilku przedstawicieli, bowiem mamy tu przedstawicieli korporacji samorządowych, mamy przedstawicieli Związku Miast Polskich, tutaj jest pan Marek Wójcik, witam serdecznie, pan Krzysztof Kubalski, Związek Powiatów Polskich, pani Liszkiewicz, Związek Gmin Województwa Lubuskiego, pan Janusz Szybiński, Związek Gmin Warmińskich oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz pan Stanisław Jastrzębski, Związek Gmin Wiejskich. Witam wszystkich samorządowców, wójtów, burmistrzów, sołtysów oraz wszystkich, którzy nie są obojętni na to, co się będzie działo z polskim samorządem. Dobry, szanowni Państwo, przede wszystkim ogromne, ogromne dziękuję i ogromny szacun za to, że Wam się jeszcze chce. Przychodzą takie dni, że czasami w ogóle, że generalnie wątpię, czy przychodzą, przepraszam, ale były takie momenty, że wątpiłem, czy to wszystko ma jakikolwiek sens, skoro oni zapłaszczają wszystko, a ludzie się z tym godzą. Ludziom wystarczy licha, wystarczy to, że jest lepiej niż było i już niczego więcej nie trzeba szukać. A ja po prostu jestem przekonany, że bez zmian ustrojowych, tak jak mówiłem to od lat, tak jak wy mówicie od lat, że bez zmian ustrojowych będziemy jedynie kręcić się w miejscu. Nic się nie zdarzy. Musimy, nie wiem, czy posłuchajcie, szliśmy tutaj z hasłem wprowadzenia zmiany ordynacji wyborczej, wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w parlamencie. Okazuje się, że Bogu dzięki znaleźliśmy się w Sejmie i choć nie ma szans w tej chwili na wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych na poziomie parlamentu, to dobrze, że jesteśmy w Sejmie, bo możemy bronić tych, które już są, oni nawet to chcą zlikwidować. Chcą upartyjnić państwo, chcą wrócić do czasów takich, jak część rówieśników moich pamięta, czy rówieśnicy moi pamiętają, gdzie pierwszego, gdzie się przywoziło działaczy partyjnych w teczkach. Przywoziło się tych tak zwanych reprezentantów radnych i naczelników i cuda wiarki, kogo tam jeszcze, przywoziło się w teczkach, przywoziło PZP. Prezydenta by pod żadnym pozorem nie podpisał ustawy proponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Ustawy likwidującej jednomandatowe okręgi wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli będą chcieli, jeżeli te wszystkie zmiany im wyjdą, to uwierzcie mi, to nie jest straszenie, będą mogli wygrywać, do tego będą mogli tak zmieniać ordynacje wyborcze, żeby zawsze wygrywać wybory. Pisać po prostu ordynacje od siebie, tylko i wyłącznie. Dwa razy po 5 lat i drugi zarodek zasadniczy, jeśli dwukadencyjny w samorządach, to również i tutaj, szanowni panowie. Tylko pana prezydenta, niech pan pod żadnym pozorem nie dopuści do wejścia w życie tej PiS-owskiej ustawy. Durną ustawę przyblokował. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana marszałka Znajdowatyszka. Powołać i rozliczyć i odwołać, jeżeli okażą się niegodni danego stanowiska. Partie polityczne, przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, teraz chcę, żebyśmy głosowali na szyldy. Szyldy, które oni sobie ładnie opakują i będą wam tłukli propagandę partyjną w jednej czy drugiej telewizji. My się nie godzimy na to, na ten system zamknięty, partyjny. Nie godzimy się na zniechęcanie ludzi do aktywności obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość chce to zlikwidować. Znaczy chce, prawda, w momencie narzucać ludzi, którzy nie będą związani terytorialnie ze swoim okręgiem. Jesteśmy tutaj dla Państwa i ta dzisiejsza impreza jest zorganizowana dla Państwa. Zależy nam na tym, żeby to miało charakter takiego właśnie informalnego wysłuchania publicznego, żeby każdy, kto ma ochotę zabrać głos, mógł ten głos zabrać. Dzisiaj złożymy, przewiduję wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych na wszystkich szczeblach samorządu. Jest to główne założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i tytułowania niektórych organów publicznych. Zwróćcie uwagę, nazwa bardzo ładna, mówiąca o
pięknych rzeczach, a tak naprawdę taki czworopak, który mówi o ustawie o samorządzie gminnym, ale nie w miejscowości 300 km dalej, bo będziemy mieli spadochroniarzy po prostu na inne. Proszę pana, nie zmarnujcie i wszyscy posłowie PiS, nie zmarnujcie tego daru, bo skończycie tak samo, jak pan Kowalowski, ten od USA Grozywili, pani Kopacz, pani Kot, pan Miller, ci ludzie, Sikorski, oni nie chcieli nas słuchać i bardzo źle skończyli. I to czeka pan Kaczyński, to co macie wszystko, macie od suwerena i powinniście nam służyć. My ułożymy z budżetu pieniądze na wasze utrzymanie, na pana ochronę. Powinniście nam służyć. Z budżetu państwa idą miliony. Szanowni państwo, panie przewodniczący, panie marszałku, posłowie, ale właściwie wy jesteście tutaj najgroźniejsi, ci, którzy przybyli oraz ci, którzy to obejrzą i wprowadzą w czym, co tutaj jest. W tej chwili tak naprawdę jest ostatnia chwila, kiedy możemy jeszcze uratować Polskę. Ustrój państwa jest najważniejszym wyznacznikiem siły państwa i powiem państwu z doświadczenia, że wcale nie ma dobrze. Obywatele w tej chwili przez te lata niszczenia ich czują, że nic od nich nie zależy. Niszczenie tej samorządności spowodowało, że w tej chwili przychodzi garstka ludzi, a właściwie przychodzą osoby bezpośrednio powiązane z decydentami w spółdzielni, które działają tak, jak prezes każe, przewodniczącym Komisji Rolnictwa. Mamy niby taki samorząd, izby rolnicze. I wiedzą państwo, ilu rolników i jaki procent rolników wybiera izby rolnicze? 4%, czyli to ich, kogo oni reprezentują. Czyli ludzie nie czują, że coś od nich zależy, dlatego w tej chwili jest ostatnia chwila, żeby odzyskać tę samorządność na wszystkich szczeblach. I to, co jest w tej ustawie przygotowane, proszę zobaczyć, gruby dokument. I jest tu kilka dobrych rozwiązań. My się cieszymy, że tu sobie jakieś tam jest większa transparentność, że będzie można nagrywać, że przez przezroczyste urny. Ale szanowni państwo, w krajach demokratycznych oni to mają od zawsze. A my się cieszymy, że mamy kawałek normalności, a ta najważniejsza rzecz, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze, żeby wybierać daną osobę. Tutaj wcześniej padały pytania, a co będzie, kto będzie weryfikował. Właśnie ludzie będą weryfikowali. I to jest najlepszy przykład. Ja mam bardzo dobry przykład dla pana prezesa, w jaki sposób oni w tej chwili wybierają osoby. Z mojego okręgu, z mojego miasta, z Zamościa, została wybrana osoba do Rady Nadzorczej Azotów. Zdziwiłem się, że ona została wybrana, a później się okazało, że ona awansowała, była nawet szefem Rady Nadzorczej. I co się stało? 2 czy 3 miesiące temu CBA go wyprowadziło, bo chciał łapówki, chciał drobnej łapówki. Lokalni ludzie by wiedzieli, kim on jest. Ale pan prezes z Warszawy nie ma pojęcia, że ta osoba w lokalnym środowisku była złą osobą i nikt by jej nie wybrał. Dlatego jeszcze raz, tylko jednomandatowe okręgi wyborcze i oddać ludziom wszystko w zarządzanie. Oni najlepiej wiedzą, jak to działa. Dziękuję. Dziękuję. Przede wszystkim chciałem państwu serdecznie podziękować za obecność dzisiaj. Jestem szczęśliwy, że w ciągu zaledwie 2 dni udało się tutaj ściągnąć dzisiaj 500 osób. To pokazuje, że duch w narodzie nie umarł i że jesteśmy w stanie się mobilizować przeciwko antyobywatelskim partyjnym pomysłom na centralizację wszystkiego w Polsce. Dziękuję wam bowiem, że musieliście poświęcić czas, pieniądze, żeby walczyć o dobro wspólne, o to, żeby Polska została całkowicie upartyjna. To jest początek naszego sprzeciwu wobec tego, co partia władzy, obecna partia władzy chce zrobić z Polską, z samorządami, a docelowo zarządzać z parlamentem. Bardzo się cieszę, że dzięki Pawłowi PiS-owi po raz pierwszy od 28 lat jest trzecia siła polityczna, która otwiera Sejm na odwagę. Otwiera Sejm, dlatego że dzisiaj każdy musi się wypowiedzieć, co myśli o tych aktualnych planach. Kropla drąży skałę, damy się, ogromnie mam nadzieję i owych samorządach, tak my to je bardzo szybko przywrócimy, rozszerzymy na pozostałe szczeble samorządu i wreszcie wprowadzimy jednomandatowe okręgi wyborcze do wyborów do Sejmu.
że Polska mogła być znowu wielka, żebyśmy mogli zbudować na fundamencie zdrowej, obywatelskiej ordynacji państwo tak potężne jak te państwa, które na Jowach zostały zbudowane. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo, pozycja. Możemy się spodziewać, że na najbliższym posiedzeniu będzie czytanie, bo ten projekt, druk 2001, został skierowany na salę sejmową. Pierwsza już droga prośba, abyśmy w miarę możliwości zapełnili galerię sejmową. To jest ważne, żeby zapełnić galerię sejmową, żeby władza PiS widziała, że nie ma tej galerii, że nie ma możliwości, że są ludzie, którzy naprawdę walczą o Jowy, walczą o to obywatelstwo. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa. Lista wstydu, proszę Państwa. Ci posłowie z PiS, którzy podpisali ten druk 2001, powinni także na listę wstydu, listę hańby zabicia obywatelskości w Polsce. Do trafienia do biur, do publikowania. Pokazywać nazwiska posłów, którzy zabijali obywatelskość. Teraz to jest moje pytanie. To nie jest dyskusja, to nie jest sobie pytanie. To jest moje pytanie. To nie jest krótka, tak się nazywa. Trzecia sprawa. Myślę, że potrzebujemy jeszcze większej mobilizacji, większej współpracy z posłami. Posłowie naprawdę są dla Państwa. Biura są dla Państwa. I tutaj zapraszamy środowiska do tego, żebyśmy bliżej razem byli, bo tylko razem mamy szansę. Dziękuję wszystkim za przybycie. Za trzy dni, a myślę, że wszyscy widzieli, że nas jest bardzo dużo, a to jest 7 tygodni, nie sobotnie. Przez pół miesiąca, co by było, to tylko tyle. Dziękuję.